Roman lubi pracować w ogrodzie. Każdy słonecznik, jaki podlewa, wymaga 0,7 litra wody, a każda lilia wymaga pół litra wody. W sumie Roman może zużyć 11 litrów wody. W poniższej nierówności S przedstawia liczbę słoneczników, a L liczbę lilii, które może podlać Roman. Roman podleje 10 lilii, ile maksymalnie słoneczników może podlać, biorąc pod uwagę ilość wody, jaka mu pozostała. No dobrze, czyli popatrzmy na tę nierówność. Więc tak, każdy słonecznik 0,7 litra wody, S to jest liczba słoneczników, czyli to jest woda, jaką musi zużyć, żeby podlać S słoneczników, a to jest woda, jaką musi zużyć, żeby podlać L lilii, no i razem ma 11, nie może zużyć więcej niż 11 litrów wody. No, podlewa 10 lilii, no czyli L równe 10, no i musimy zobaczyć, jaką nierówność na liczbę słoneczników otrzymamy, wstawiając w tę nierówność L równe 10. No więc L jest równe 10, no i przepiszmy teraz tę nierówność, wstawiając L równe 10, czyli 0,7S plus 0,5 razy 10 mniejsze równe 11, no czyli 0,7S plus 5 mniejsze równe 11. No i co teraz? Od obu stron odejmujemy 5 i wobec tego zostajemy z nierównością 0,7S mniejsze równe 6. No i dzielimy przez 0,7 obie strony tej nierówności. No, wolno nam dzielić przez liczby dodatnie, czy też mnożyć, wtedy nierówność zachowuje swój kierunek, czyli po lewej stronie mamy S jest mniejsze równe od 6 podzielone przez 0,7. No ile to jest? No może to tak podzielmy, czyli to jest 60 przez 7, prawda? To jest to samo co 60 przez 7. No, 60 przez 7 to jest, 8 razy 7 to jest 56, czyli to jest 56 plus 4 siódme, no i to jest 8 i 4 siódme. Wobec tego dostajemy warunek S mniejsze równe 8 i 4 siódme, czyli maksymalna ilość słoneczników wynosi 8 i 4 siódme. No właśnie. Ta odpowiedź nie bardzo ma sens, no bo zakładamy, że S jest liczbą całkowitą, prawda? Że liczbę słoneczników, jaką chcę podlać, to jest liczba całkowita. Wobec tego, z tego oszacowania wynika, że skoro podlał 10 lilii, no to zostanie mu maksymalna liczba całkowita, która jest nie większa niż 8,4, to jest liczba 8. No wtedy zostanie mu troszkę wody, czyli S jest mniejsze równe 8. Czyli maksymalnie może podlać 10 lilii i 8 słoneczników. No i sprawdźmy jeszcze tutaj, co najwyżej 8 słoneczników, prawda, może podlać. Czyli to jest odpowiedź druga. Sprawdzamy sobie tutaj 8 słoneczników. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.